Niemcy zaczęli budować obozy koncentracyjne. Może pan trzy razy zgadywać, jaka firma miała wyłączność na ubezpieczanie tych obozów plus ich mienia? Allianz. No właśnie, a z drugiej strony pakowało się do obozów koncentracyjnych ludzi, którzy przyjeżdżali do tych obozów z tym, co udało im się uratować, co najcenniejsze i nie płacimy za ten majątek pieniędzmi, tylko bierzecie sobie część tych łupów, które żeśmy zgarnęli. Firma Allianz pod koniec wojny miała dwudziestokrotnie wyższy kapitał niż w momencie do jej przystępowania. Opłacił się romans.